Druga drużyna Wisły Kraków w Myślenicach zmierzy się dzisiaj z Glinikiem Gorlice. To ciekawie zapowiadające się starcie trzeciej kolejki skomentują dla Państwa Wojciech Ruśniak i Łukasz Sarlej. Z numerem pierwszym Patryk Letkiewicz, 2 to Jakub Wiśniewski, 3 Jakub Madej, z numerem czwartym Jakub Niewiadomski, 5 to Jakub Złoch, 6 Mateusz Kutwa, 7 Bartosz Talar, 8 Wiktor Szywacz, 9 Dominik Sarga, z numerem 10 Karol Tokarczyk i kompletuje 11 z numerem 11 Michał Zimon. Glinik Gorlice, numer 1 w bramce Dawid Kubik, 2 Piotr Martuszewski, 3 Tomasz Rząca, 4 Łukasz Krzysztoń, 7 Dawid Drąg, 9 Damian Śliwa, 10 Piotr Gogola, 18 Mateusz Świechowski, 19 Dawid Kuliga, 20 Bartosz Daszyk, 88 Kacper Piotrowski. Jeśli gra, czy to Wisła, czy też jeszcze niedawno rezerwy Krakowi, te spotkania cieszą się sporym zainteresowaniem kibiców. No tak, też słusznie zauważacie na czacie, nie ma Alana Urygda, prostopadłe podanie, jesteśmy już w polu karnym Glinika. Pierwszy taki groźniejszy strzał w kierunku bramki Dawida Kubika próbował Michał Zimon. By wykorzystywać swoje sytuacje, choć takiej stuprocentowej chyba jeszcze nie mieliśmy. Nie no, może teraz jest uderzenie w kierunku bramki Dawida Kubika, boczna siatka. Ale dobra, dobra próba Zimon. Aktywny już drugi raz próbuje swoich sił, a tym razem z nieco dalszej odległości. Dobre uderzenie i niewiele piłka ponad bramką. No i to właśnie chyba Szywacz bezpośrednio jest płaskie uderzenie. Jeszcze... Nie ma elementu zaskoczenia. Nie ma co ukrywać. No nie jest to na razie mecz porywający. Może teraz coś się zmieni. Wiślacy w ataku. Dobrze. Odwinął się tutaj. Chyba Karol Tokarczyk to był w tej sytuacji. Zgubił obrońcę Glinika, strzelał po długim rogu, natomiast Sałamaje, pierwszy kontakt z piłką i strata. Rusza Glinik Gorlice, Kacper Piotrowski przy piłce, ma w środku Śliwę, Piotrowski jest już polu karnym, Piotrowski do końca, Piotrowski! Piotrowski nie ma bramki jeszcze, gdzie się zagrywał Piotrowski. Dobra właśnie akcja Piotrowskiego, indywidualna, zakończona strzałem na bramkę, jakże blisko było otwarcia wyniku. To się nie udaje i Wiślacy wychodzą z kontrą, lewą stroną rozpędza się już przy piłce Sałamaje. Sałamaj, on z piłką w polu karnym. Sałamaj oddaje strzał, ale broni Kubik. No i dobrze, wreszcie Sałamaj, wreszcie Wisła z intensywnością przyspieszył. Glinik teraz z szansą, ależ szybki jest tutaj na prawej stronie. Śliwa, czy był faulowany na karnego? Nie, według arbitra wszystko czysto. Natomiast dobrze, ładnie urwał się Śliwa, pokazał szybkość w tej akcji. Urwał się, urwał, ale brakło chyba panowania nad piłką tam. I one wędrowały bardzo, ale to bardzo daleko od celu. Plus za próbę, no wykonanie gorsze. Teraz dobra piłka prostopadła, wydaje się, że faulowany jeden z Wiślaków. Będzie kartka jakiego koloru? Może czerwona, bo to była sytuacja sam na sam. Jest czerwona kartka. Dawid Drąg, kapitan drużyny, ukarany kartką czerwoną za faul w momencie, gdy jeden z Wiślaków wychodził na czystą pozycję sam na sam. Podanie raz Tokarczyk, a raz Szywacz. I teraz znowu prostopadłe zagranie, świetnie znowu Tokarczyk, szansa dla Wisły, broni Kubik. Kubik teraz powoli nam wyrasta na bohatera tego spotkania, kolejna dobra interwencja z jego strony, przypilnował krótkiego rogu i zażegnał niebezpieczeństwo przynajmniej na moment. Większość tych uderzeń dzisiaj w meczu po jednej i po drugiej stronie. Jest moment dla Wiślaków, znakomita sytuacja, mocne uderzenie, ale niecelne i wściekły teraz grający z numerem 18 Mateusz Stanek, bo on dobrze wie, że mógł wyprowadzić Wiślaków na prowadzenie, nawet powinien. Mamy dzisiaj naprawdę festiwal nieskuteczności po jednej i stąd pojawia się ta presja, że powinni to spotkanie wygrać, a w tym momencie atakuje Glinik, zobaczmy. Większych dogodności już chyba nie będzie, a tutaj Piotr Gogola ma jeszcze chrapkę na gola na swoim koncie i kolejny raz uderza, tym razem celnie. Gogola to zawodnik, który potrafi wziąć właśnie... Wisła. To może oni zaserwują nam gorlicką inkwizycję. Natomiast właśnie wspomniany przez ciebie grał z pierwszym kontaktem z piłką. Świetne zagranie i jest, jest ten gol otwierający wynik tego spotkania. 1-0 Wiślacy prowadzą w Myślenicach. Bramka Tokarczyka. Brawa dla Karola Tokarczyka. Wreszcie można głęboko odetchnąć, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w tym meczu. Jest błysk i Tokarczyk faktycznie był takim zawodnikiem, przy którym można było zapisać taki minimalny plusik za tę akcję. Mark grał z asystą, wypatrzył Tokarczyka w polu karnym. Zobaczmy jeszcze raz. Ruch do piłki i też dobre uderzenie techniczne Tokarczyka, pokonany Dawid Kubik.
pierwszy, drugi kontakt z piłką grała, także teraz Zimon podeszwą do kolegi Kuziemka. Przed momentem wprowadzony. Na pewno ma siłę ten zawodnik Kuziemka. Indywidualna akcja Kuziemka! Jakże blisko zjawiskowego trafienia. I w ostatnim momencie wydaje się, i znów ta piłka przechodzi przez cały obwód. Kuziemka. On naprawdę świetnie wygląda. Kuziemka! Świetne przyjęcie. Kuziemka sprawiło, jeszcze... że zmylił całą obronę Glinika Gorlice. Widzimy tu końcową akcję. Potem sytuacji Kuziemka nie wykorzystał. To akurat 2 minuty do końca i kolejny stały fragment gry dla Wisły. Z rzutu rożnego teraz Biała Gwiazda. Doszedł bez problemów do sytuacji strzeleckiej. Mateusz Stanek w dość ekwilibrystyczny sposób próbował piętą. Nawet Dawid lepsze. Kubik w polu karnym, czyli bramkarz Gorlic. Jeszcze jedna wrzutka, bardzo wysoka. Nie powinien mieć Letkiewicz z tym problemów. Nieoczekiwanie miał, ale złapał piłkę finalnie. A sędzia główny tego spotkania zagwizdał po raz ostatni. Wisła 2 Kraków w trzeciej kolejce czwartej Ligi Małopolskiej odnosi swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie, pokonując Glinik 1-0. No i wędruje w górę tabeli Biała Gwiazda na ten moment z 4 oczkami na koncie, już w pierwszej piątce, także i w tabeli to lepiej wygląda i na pewno humory zawodników będą lepsze po dopisaniu tych 3 punktów, które trzeba sobie powiedzieć jasno, nie były dzisiaj zdobyte łatwo. Na koniec prosimy o subskrypcję, żebyście nie opuścili innych naszych transmisji, a będziemy w wielu miejscach w Małopolsce pokazywać mecze w naszym województwie, także śmiało prosimy klikać łapki i subskrypcje. A dzisiaj już z tych upalnych, gorących Myślenic żegnają się serdecznie Wojciech Ruśniak, Łukasz Starlej. Do usłyszenia.